Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa w środę, 14 grudnia. Zapraszam na Jawor Express. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przypomina o obowiązkach, jakie spoczywają podczas zimy na mieszkańcach Jaworzna, którzy są właścicielami, zarządcami lub administratorami budynków na terenie miasta. Przyszła zima, przyszedł śnieg i przyszły także dodatkowe obowiązki. Dlatego Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przypomina, do czego zobowiązani są właściciele, administratorzy oraz zarządcy obiektów budowlanych na terenie Jaworzna. Według ustawy z 7 lipca 1994 roku, rozporządzenia Wojewody Śląskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku oraz uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 18 czerwca 2020 roku wyżej wymienione osoby zobowiązane są do odśnieżania, usuwania śniegu i sopli z dachów, balkonów i innych wystających elementów budynków, także do usuwania oblodzeń i śniegu z chodników oraz nawisów śnieżnych, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu przechodniów. Dodatkowo pamiętać trzeba, aby powstałe w ten sposób zanieczyszczenia gromadzić na krawędzi chodnika w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i samochodów. Co ważne, nie można zrzucać ich na jezdnię. Urząd Miejski zaleca mieszkańcom, którzy dopatrzą się nieprawidłowości w tym zakresie, aby zgłaszali je zarządcom i właścicielom nieruchomości, a także dzwonili pod numer interwencyjny Straży Miejskiej 986. Zaniechanie tych obowiązków podczas zimy skutkuje nałożeniem na właścicieli i zarządców budynków mandatów w wysokości do 1000 zł, ale grozić może także kara do roku pozbawienia wolności. W przypadku odmówienia zapłaty mandatu sprawa zostaje skierowana do sądu, który może nałożyć karę nawet do 5000 zł. Zatem podczas trwającej zimy lepiej pamiętać o tych czynnościach tak ze względu na wysokość kar, jak i bezpieczeństwo przechodniów i kierowców. Muzeum Miasta Jaworzna obchodzi 50 lat. Z tej okazji przed budynkiem muzeum wystawiono ekspozycję poświęconą 5 dekadom działalności w Jaworznie placówki muzealnej. Historia Muzeum Miasta Jaworzna sięga roku 1972. Wtedy to 15 grudnia otwarto pierwszą wystawę poświęconą historii miasta. W 50 lat po tym wydarzeniu, 14 grudnia tego roku, zaprezentowano przed budynkiem muzeum ekspozycję ukazującą istotne wydarzenia z historii tej placówki. Wszystko pokazuje to, co w tych 50 latach się zdarzyło. Oczywiście siłą rzeczy nie można było pokazać wszystkiego, bo 50 lat to bardzo dużo czasu i rzeczywiście działo się bardzo wiele, więc skupiliśmy się tylko na pewnych rzeczach, które, nie ukrywam, wybrane są albo z rozmysłem, albo po prostu można je było pokazać, dlatego że bardzo wiele rzeczy, zwłaszcza z tego wcześniejszego okresu, uległo zatarciu. Trzeba było oczywiście wybrać jakiś sposób, jakiś klucz na pokazanie tych wszystkich, czy powiedzmy tej wybranej części zdarzeń. No i tutaj jakby weszliśmy od razu w takie założenie historyczne, to znaczy no, dobrze sobie przypomnieć, że w zasadzie pierwsze 30 lat z 50 to było takie muzeum działające troszeczkę w oparciu o rozwiązania społeczne. Co prawda było jakieś pół etatu dla pierwszego kustosza, ale przez wiele lat muzeum borykało się z problemami lokalowymi, które w zasadzie dopiero od lat 10 zostały w jakiś tam sposób rozwiązane. No więc mamy ten podział, który pokazuje tą pierwszy etap w zasadzie do 83 roku. Następnie są lata, które pokazują funkcję, działalność muzeum, zdarzenia do momentu, kiedy uzyskało ono osobowość prawną, czyli tak naprawdę do 1 lipca 1999 roku. No i potem generalnie wszystko to, co się po tym roku stało, kiedy muzeum było już samodzielną placówką, a od 2000 roku instytucją kultury. Jak mawiają muzealnicy, muzeum poznaje się nie po tym, co oficjalnie wisi na ścianach i jest eksponowane, a po tym, co zalega w muzealnych magazynach. Co więc ciekawego mamy w przepastnych magazynach jaworznickiego muzeum? Magazyny muzealne
na każdej szerokości geograficznej są niezwykle przepastne. I jak statystyki różnie podają, to ilość rzeczy posiadanych w magazynach, a eksponowanych, no, to jest tak 1 do 10 albo nawet 5 do 95. I w naszym przypadku myślę, że jest podobnie. Także tych rzeczy w magazynach jest bardzo, bardzo dużo i żeby je wyeksponować, naprawdę musielibyśmy o wiele większą powierzchnię. Zbiory Jaworznickiego Muzeum kryją nie lada cenne gratki. Można podejść do tego z klucza historycznego. No i myślę, że tutaj zachowane jakieś nietypowe pamiątki po działalności górniczej, zwłaszcza z lat drugiej połowy XIX wieku, tutaj by się całkowicie fajnie odnalazły. Myślę, że tutaj rzadkością w skali nie tylko Jaworzna, ale również kraju i nie tylko byłyby żetony, które były pełniły rolę pieniądza zastępczego w okresie trudnym, czyli w chwili, kiedy odzyskiwano po 123 latach niepodległość, więc myślę tutaj o roku 1920. Rzeczywiście kilka takich żetonów jest, ale też możemy podejść do takiej kwalifikacji stricte materialnej. No i tutaj na pewno na czoło wyszłyby prace znajdujące się w dziale sztuki, czyli to myślę o obiektach z zakresu sztuki, obrazach przede wszystkim, bo te znajdują się w zbiorach muzealnych. Na zakończenie pytanie szczególnie nas nurtujące. Dlaczego w trzaskające mrozy pokuszono się o ekspozycję zewnętrzną? Toż przecież się oglądający nabawią przeziębienia. Wystawa ta będzie tutaj jakiś czas, więc z całą pewnością będzie można zgłębiać, uczestniczyć w niej poprzez oglądanie i czytanie, również wtedy, kiedy śnieg zejdzie, a słońce troszeczkę wyżej na widnokręgu się pojawi. Czyli mówiąc krótko, będzie cieplej. Natomiast co do daty, no tak się składa, że to właśnie 15 grudnia miała miejsce, 50 lat temu, pierwsza wystawa, która została zorganizowana i do tejże daty chcieliśmy właśnie nawiązać. Wszystkim miłym jaworznickim muzealnikom życzymy na okoliczność jubileuszu dalszych sukcesów i nadal równie ciekawych pomysłów. Ponad połowa Polaków nie wie, jakie ulgi podatkowe im przysługują. Co piąty boi się, że przez Polski Ład będzie musiał zapłacić wyższy podatek. Przed końcem roku 2022 zdecydowanie powinniśmy zainteresować się i zabezpieczyć się przed niekorzystnymi zmianami Polskiego Ładu, przede wszystkim zapoznając się z ulgami, które nam przysługują. Warto tutaj sięgnąć po opracowane kompendium na przykład przez epity.pl, gdzie wszystkie ulgi zostały wymienione i opisane, w jakim zakresie przysługują. Badania pokazują, że tylko niecałe 20% Polaków wie, jak korzystać z ulg i jakie są dzisiaj dla nas dostępne. Natomiast faktycznie Polski Ład wprowadza dużo rozwiązań w tym zakresie. Są one zarówno dla osób fizycznych, jak również dla przedsiębiorców, dlatego warto, żeby te dwie grupy społeczne się tym zainteresowały. Dla przykładu osoby fizyczne mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej, która jest dzisiaj bardzo, bardzo korzystna, dlatego że rodzina, która posiada jedno dziecko, może odliczyć od podatku, czyli to oznacza, że dostanie z powrotem te pieniądze, i jest to kwota 1122 zł. Innym przykładem jest ulga dla rodzin wielodzietnych, które mają czwórkę lub więcej dzieci. Kolejna ulga to ulga od internetu, natomiast tutaj przysługuje 760 zł jednej osobie. Może z niej również skorzystać nasz współmałżonek, również w wysokości 760 zł. Razem daje to nam ulgę w wysokości 1520 zł. Natomiast jest to ulga, którą odliczamy od dochodu. Tym samym, jeżeli rozliczamy podatek na poziomie 17%, uzyskamy zwrot około 258 zł. Przedsiębiorcy mają również możliwość skorzystania z wielu ulg, jak na przykład na robotyzację, wprowadzenie nowego produktu. Natomiast tu bardzo istotne jest, żeby już dzisiaj się tym zainteresowali i przygotowali odpowiednią dokumentację, która uprawomocni to, że mają prawo do danej ulgi. Polacy od kilku lat zostali przyzwyczajeni do tego, że Ministerstwo Finansów 15 lutego publikuje już gotowy PIT, który należy tylko i wyłącznie zaakceptować. Nie zawsze uwzględnia on ulgi, które przysługują i którymi możemy obniżyć płacony podatek. Dlatego warto dzisiaj sięgnąć po inne rozwiązania, czyli wcześniej samemu rozliczyć PIT, korzystając z dostępnych aplikacji lub symulatorów na stronach internetowych, jak na przykład symulator podatku na stronie epity.pl. Wystarczy tylko i wyłącznie wpisać w nim swój przychód, a sam symulator przeliczy nam najbardziej korzystne rozwiązanie podatkowe, po drodze pytając nas o to, jaką ulgę
możemy zastosować. Możemy według Nowego Ładu przekazać już nie 1% podatku na organizację pożytku publicznego, a 1,5%. Należy również pamiętać, że PIT, który został przygotowany przez ministerstwo i będzie opublikowany 15 lutego dla nas i dostępny, nie daje nam wyboru organizacji pożytku publicznego, dlatego znowu warto samemu wcześniej przygotować taki PIT i wpisać wybraną organizację. Na zakończenie tradycyjnie zapraszam na kolejne spotkanie z przyrodnikiem Piotrem Grzegorzkiem. Poznamy kokornak powojnikowy Aristolochia plematilis z rodziny kokornakowatych Aristolochiace. Bohatera tego filmu znam jedynie z miejskiego ogrodu botanicznego w Zabrzu. Tamże w pewnym stopniu wymknął się spod kontroli i wyrasta poza klombami lub stanowi domieszkę wśród innych będących tamże głównym nasadzeniem. To bylina z południa Europy i Azji Mniejszej. W Polsce giczeje. Póki co ma małą liczbę stanowisk, ale w ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się ich wzrost. Wzrasta także liczba osobników na stanowiskach. Zimuje pod postacią pączków na poziomie gruntu. Znaczy się, jest hemikryptofitem. Kwitnie w maju i czerwcu. Ma także spore znaczenie lecznicze. Przede wszystkim rozszerza naczynia krwionośne, obniżając tym samym ciśnienie krwi. Medycyna ludowa stosowała go wewnętrznie przy obrzękach malarii. Do tego dochodzi działanie przeciwkaszlowe, tonizujące, uspokajające. Wspomina się również o leczeniu gruźlicy płuc, podagry, szkorbutu. Przy zastosowaniu wewnętrznym przeciwwskazaniem jest ciąża. Zewnętrznie pomagał przy alergii i wielu chorobach skórnych. Można powiedzieć o nim do rany przyłóż. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już jutro.